To przeczytam teraz jeden fragment jednego z rozdziałów Wszystkich Wojen Świata, które ukażą się w czerwcu w Słowoobraz Terytoria. Na samym końcu After Hiroshima Mon Amour obraz splecionych ze sobą ciał powraca raz jeszcze. Tym razem są one zatopione w czerwieni. Przez jeden moment wszyscy byli w tym samym kolorze, na przemian niknąc i zjawiając się w jej intensywnej gęstości. Pojawiają się słowa z oryginału, poetycki fragment o pamiętaniu i zapominaniu. Tak jak ty mam pamięć, wiem co znaczy zapominać, tak jak ty staram się z całej siły, by nie zapomnieć. I tak jak ty zapomniałam. Zapomniałam, zapomniałem. Czy zapomnienie, w tym wypadku równoznaczne z zapomnieniem obrazów wojny, imperialnej przemocy, niekontrolowanych katastrof, równoznaczne z niewidzeniem? Często oglądając obrazy tragedii, nie potrafimy znaleźć dla nich uniwersalnego kontekstu, odnaleźć się w nich, odszukać nić łączącą je z naszym życiem, z naszym cierpieniem, jakiekolwiek by ono było. Nic nie widziałem w Hiroshimie. W poszukiwaniu straconego czasu był ulubioną książką Lana René. Zaczytywał się w niej podczas długich godzin, które jako młody chłopak musiał spędzić sam w domu z powodu doskwierającej mu i utrudniającej normalne funkcjonowanie astmy. W wieku 14 lat równocześnie odkrywa Prusta i dokonuje pierwszych prób filmowych na taśmie 8 mm. Opowieść o odzyskiwaniu tego, co utracone w bezkresnych galaktykach pamięci i o stawaniu się artystą splata się u niego już na zawsze z procesem tworzenia obrazów, rejestrowania rzeczywistości. Prustowskie mechanizmy pamiętania i zapominania pojawiają się też w Hiroshimie. Carol Maver w swoim poetyckim eseju nazywa ją postnuklearnym odczytaniem Prusta. W postnuklearnym świecie, gdzie wszystko zagrożone jest przez najgłębszą formę zapomnienia, całkowitą anihilację, niezbędne są nowe technologie pamięci. Jak wypowiedzieć to, co pamiętane, bez zdradzania jej, bez jej niszczenia? Odpowiedź wydaje się kryć w samym dziele Prusta. W jednym z przypisów stanowiących część czasu odnalezionego, ostatniego tomu w poszukiwaniu straconego czasu, pisze on: wydaje się jednak, że istnieje pamięć mimowolna w członkach ciała, blada i jałowa imitacja tamtej, która żyje dłużej niczym pewne zwierzęta, niezdolne myśleć rośliny, żyjące dłużej niż człowiek. Nogi, ramiona są pełne zdrętwiałych wspomnień. Było gorąco na placu pokoju. To cielesne doświadczenie pamięci traumy, mimowolna zaklęta w gestach pamięć tego, co z całą mocą chcielibyśmy zapomnieć, powraca nieustannie w filmie René. Zdrętwiałe wspomnienia kryją się w nogach i ramionach. Chodzenie, przemieszczanie się, podobnie jak miłosny akt, od którego zaczyna się film, staje się formą wyzwalania pamięci. Zdrętwiałe wspomnienia kryją się również w tym, co nieludzkie, w pamięci roślin, rzeki, Loara w Never, Otta w Hiroshimie, czy wreszcie w kamieniu, którym włożony jest plac pokoju, ale również piwnica i nabrzeża we francuskim Never. Równocześnie widmo świata, które zastyga na moment lub na zawsze, pojawia się u Prusta w obrazie współczesnych Pompejów. Nadlatujące nad Paryż aeroplany to zawieszona w czasie i przestrzeni katastrofa, kolejna figura unieruchomienia. Gdyby tylko lawa jakiegoś niemieckiego Wezuwiusza zaskoczyła nas i uwieczniła nasze gesty, przerywając je, to nasze dzieci będą się kiedyś kształciły, oglądając w podręcznikach panią Mle w chwili, gdy miała nałożyć resztę szminki przed pójściem na kolację do bratowej, albo Sustaina de Gourmont kończącego malowanie swoich fałszywych brwi. Przemiana Paryża w Pompeje, pani Mollet i Sustaina de Gourmont w zastygłe na zawsze skamieliny to obraz, który w przeciwieństwie tego zawartego na oglądanych codziennie przez Duras pocztówkach dopiero może nadejść. Czas odnaleziony zawiesza tę możliwość, pozostawia ją niedopełnioną. Hiroshima zawiera w sobie popioły prustowskiej pamięci wojny, która nadejdzie. Popioły przeradzają się jednak w nowe życie. Natura, czy to w Hiroshimie, czy w Fukushimie, czy w Czarnobylu, odgrywa często nie tylko rolę niemego świadka, ale również dosłownie zawiera w sobie popioły ofiar. Praca nad roślinnością jest więc formą archeologii, przekraczającą granice międzygatunkowej empatii pracą nad materią i pamięcią. Gdy przybyłem do Hiroshimy, znalazłem się sam z tymi zielskami, z nieustanną muzyką cykad w nieznośnym upale wczesnego sierpnia. Poczułem, że muszę mówić do nich i tak jak to jest w przypadku ludzi, chcą zwracać się do nich po imieniu. Poprosiłem botanika, by je zidentyfikował. Odkrył 32 różne gatunki, niektóre tamtejsze, ale też wiele pochodzących z Ameryki, zawleczonych tu pewnie sprawą żołnierzy i handlu. Przymocowałem każdej z nich niczym w ogrodzie botanicznym metalowe plakietki, opisując je ich łacińskimi, japońskimi, angielskimi nazwami. Pan Watanabe
Botanik dał mi jako punkt wyjścia herbarium ze wszystkimi rodzajami zielsk i chwastów. Pamiętam historyczne fotografie cieniopodobnych obrazów utrwalonych na ścianie przez blask eksplozji. Jedyne w swoim rodzaju fotogramy. Tym razem byłem sam na sam z chwastami w mojej ciemni w Lizbonie. Układanie ich na papierze fotograficznym po drugiej stronie świata, prawie rok po ich zabraniu z ich asfaltowego domu, było czymś, co zrobiłem ze ściśniętym gardłem. Wspomina swoją pracę z chwastami z Hiroshimy portugalski artysta João Penalva. Znów, jak u René, przybycie do miasta pokoju wiąże się z jakąś skomplikowaną formą translacji, mediowania między tym, co widzialne i niewidzialne. Penalva przewozi te rośliny z Hiroshimy do Lizbony, następnie przemieszcza je z herbarium na światłoczuły papier, gdzie w trakcie procesu ciemniowego zmieniają się swoje własne obrysy, fotogramy, chemiczne malarstwo. Jest w tym zapośredniczeniu jakaś forma empatii, próba dotarcia tego, co niewidzialne, do bezkształtnych, anonimowych skrawków pamięci, najmniejszych podlegających przemieszczeniu strzępów obrazu. Zagadkowego obrazu, który oddziela od nas zasłona z porannej mgły. We wspólnym niewidzeniu objawia się sens rozumienia historii, która zawsze jest indywidualna, jednostkowa, jednocześnie wspólna, uniwersalna. Hiroshima jest wszędzie.